Niemcy podpisały akt kapitulacji. Koniec wojny. Koniec wojny! Ludzie! The war is over! To było trochę moje marzenie, żeby zagrać w filmie wojennym, jeszcze z taką facjatą, że tak powiem. Ja gram Bolka Waryckiego. To jest przyjaciel Janka i wracamy razem z obozu niemieckiego. You're free! Są tam na wie? You understand? Jesteśmy wolni. Jesteśmy wolni! Wolni! Każdy z nich też chce chwilę pewnie poczuć smak wolności, a ta wolność jest bardzo daleko. Według radzieckich szacunków na teren Polski w czasie wojny zrzucono około 300 świetnie wyszkolonych w Anglii dywersantów. Wróg już się pojawił, a już od dwóch serii poprzednich już walczymy z tym wrogiem. No tylko, że teraz się uaktywnił. I nagle ten wróg okazuje się wspólny z moim wrogiem. Czyli już tam można powiedzieć, że stajemy po tej samej stronie barykady, chociaż to oczywiście tylko w przenośni. Ciekawe, co w tym jest. Lepiej nie wiedzieć. W tej części będziemy walczyć z Ubecją. Moja bohaterka w takim zero-jedynkowym rozumieniu stoi po tej stronie złej. Tak to też zresztą oceniła przecież historia. Trzeba ich znaleźć. W Polsce i za granicą. Zostawcie wszystkie inne śledztwa. Wszyscy jesteśmy dojrzalsi, bardziej doświadczeni przez wojnę, przez życie. Żaden z nich już nie jest takim lekkoduchem, żaden z nich nie jest taki beztroski. W ogóle ta beztroska stała się takim deficytowym towarem. Coś dużo o nas wiedzą. Ktoś donosi. Że tylko brakowało, żebyśmy się zaczęli nawzajem podejrzewać. To jest bardzo dobry serial. Może bym się nawet pokusił, nie obrażając nikogo, stwierdzenie, że jest najlepszy serial w tym kraju. Już we wrześniu zapraszamy na kolejną część serii.